Siema! Wiecie co? Bardzo lubię zmiany, więc chciałem zmienić coś w swojej norze, to znaczy w pokoju, w którym mam komputer i spędzam najwięcej czasu. Jako, że budżet nie był zbyt duży, więc wydałem tylko 36 zł na takie paski LEDowe, to znaczy dwa paski LEDowe. Bo jedne to za mało, tak mi się wydaje. Wiecie, im więcej LEDów, tym lepiej. Ale pokażę wam dzisiaj, jak za te 36 zł można zmienić diametralnie wygląd pokoju i spędzić wieczory w jeszcze lepszym klimacie LEDów. A więc sprawa jest taka. Wiem, że mam halogeny, ale używam ich tylko i wyłącznie wtedy, kiedy streamuję albo nagrywam. Ja nie będę ich odpalać wtedy, kiedy będę sobie grać albo oglądać YouTube'a wieczorem i będzie zgaszone światło, no bo nie miałoby to sensu. Dodatkowo posprzątam w pokoju, zrobię kilka małych zmian. Pokażę wam teraz, jak to będzie wyglądać. Pokażę wam etap montowania pasków LEDowych i jak dużo można zmienić niewielkim kosztem. Zobaczcie sami, jak to będzie wyglądać przed, no a na końcu filmu po. Po nałożeniu LEDów. LEDziki. Jezu, LEDy są piękne, LEDy są super. Dobra, to zaczynamy od wywiezienia krzesła, wyłączenia komputerka i komputer. Komputer chcę dać tam, bo dawno go nie widziałem i ogólnie to przykra sprawa, bo wiecie, fajne LEDziki w środku, a nie widać go, więc od Bambi komputer damy do kuchni, a... No, a mój komputer damy tu, pod biureczko, żebym go widział, że jak spojrzę sobie pod nuzie, to będę widzieć komputerek i LEDziki, dużo LEDzików. Odsuwam biureczko, zrobię to powoli, z gracją i umiejętnie. Poukładam też kabelki, no może kabelki... Tak, poukładam też kabelki. To może zaczniemy od półki. Zaczniemy od półki. Mam wrażenie, że te biurko jest krzywo, ale to... A, wiecie, warto zostawić suba na kanale. Założymy zaraz fajne LEDy, będzie się świecić 5-metrowy pasek, tutaj też 5-metrowy pasek. Myślę, że warto zostawić takiego subskrybera i być na bieżąco. No! Także wracając, zrywamy sobie tą taśmę LEDową, która gdzieś mi tam zalegała w szafie. Ją jeszcze gdzieś wykorzystam, to znaczy się taśmę LEDową, do innej rzeczy, do innego filmu, ale to kiedy indziej. I w tym momencie przyklejamy sobie LEDziki na szafę wzdłuż, coś takiego, myślę, w sumie nie wiem jeszcze jak to połączę, żeby to szło w miarę tak ładnie, ale no, spróbuję coś wymyśleć. Nie wiedziałem, że to są LEDy, że to nie są LEDy SMD5050, czyli że każda dioda jest diodą. Widzicie w tym miejscu? Każda dioda to jest red, green, blue. A w SMD5050 mamy jedną taką diodę, w której są trzy kolory zamieszczone. No, mój błąd przy kupowaniu. Nie zauważyłem, ale miało być tanio. Przetestujmy, podłączmy to w ogóle do prądu, bo to spadło i prawdopodobnie w ogóle to już będzie po zasilaczu, jeżeli to są takie chińskie badziewia. Dłuższego kabla do zasilacza nie było chyba. Oszczędzali nawet na tym. No ale trudno. Nic nie zrobię. Tum, tur, tum. Ale chociaż mamy motyw świąteczny. Dołóżcie do LEDów SMD5050, dobra? Bo te są jakie są, ale jestem cebulakiem i szkoda mi było dołożyć 10 zł do paczki. No bo 10 zł to połowa ceny tego, więc to było prawie 30 zł, a 30 zł to już dwie sztuki to 60 zł. A tak, zapłaciłem przynajmniej tylko 36, ale jest ładny motyw świąteczny, okej? Okay? Dobra, może na filmie te LEDy nie wyglądają imponująco. Ale na żywo? No, nie są złe, naprawdę. Spróbuję wam to pokazać potem na przybitkach. No, jeżeli będziemy siedzieć w półmroku, to znaczy będą wyłączone światła i będą siedzieć tylko monitory i te LEDziki, to będzie to wyglądać nawet spoko. Ale zanim to, musimy troszeczkę posprzątać na biurku i zamontować LEDziki jeszcze tutaj. Ale zanim to, porządek, bo porządek trzeba mieć. No, także mamy przygotowane tutaj mniej więcej to, co chcemy zrobić i to, co chcę teraz zrobić, to przykleić tutaj pasek LEDów i pospinać wszystkie te kable, które widzieliście przed chwilą. Ale najpierw nakleję taśmę LEDową na tył biurka, żeby się ładnie świeciło. Dobra, mamy już wszystko gotowe. Może i nie udało pospinać się wszystkich kabelków, ale przynajmniej widzę już swój komputer. No, a co do LEDów? To może znacie powiedzenie takiego słynnego youtubera, który powiedział: maestro, LEDy. No,
I tak to się prezentuje. Jak to Bambi określiła? Jak w monopolowym. No nie wiem, podoba wam się? A tak na poważnie, zaraz ustawię jakiś jednolity kolor i pokażę wam, jak to się prezentuje bez światła, bo prezentuje się to naprawdę fajnie mimo wszystko. Za 36 zł nie wymagałem niczego innego. Jedyne co, to zmieniłbym te LEDy na SMD5050, czyli że red, green, blue mamy w jednej diodzie, no i lepiej by to wyglądało. Mimo wszystko jestem zadowolony, jak za tak małą cenę, taka zmiana, fajnie sobie świeci, jak jest ciemno. Także teraz zobaczcie, jak to wygląda z bliska. Na tyle. Napiszcie w komentarzu, czy wam się takie ledziki podobają. Taka zmiana za 36 zł, myślę, jak najbardziej na plus. Żeby posiedzieć sobie wieczorem przy komputerze, włączamy sobie takie ledziki zamiast zwykłego światła i wygląda to fajnie. Przy okazji montażu stało się coś takiego, że spadł mi prawie aparat z statywu. To znaczy urwała się głowica. Tu i tu. Więc nie kupujcie statywów za 60 zł, bo jak widać, mogłem się pozbawić aparatu za 2000. No i byłoby nieciekawie. Także muszę kupić nowy statyw i nową głowicę. Olejową może. No. A jeżeli ci się spodobało, to nie zapomnij zostawienia łapki w górze, subskrypcji na kanale, tak jak pokazuje ta pandzia. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, na razie. Cześć! Yo!